Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Nilpasy, z tej strony Mix, a dzisiaj odpowiem wam, dlaczego tak dawno był ostatni odcinek z gry Nilpasy. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Przy okazji będę dzisiaj na linii 173, która jedzie od Brachowni do Kozanów. W Kozanowie jeszcze nie byłem, więc stwierdziłem, że będzie idealna trasa. No i tak zaczynając, no to nie wiem czy to widać czy nie, ale ja to odczuwam. Strasznie mi Nilpasy zaczyna zacinać. No i to był w sumie jeden z takich główniejszych powodów, dlaczego nie nagrywałem tej gry. Zależy mi na tym, żeby było fajna jakość po prostu dla was. No i tak ostatnio ulepszyłem do 4K, no jednak jak nagrywam Nilpasy, to ja mam wrażenie, że się przenoszę do jakości w 2005 roku. No, coś się zepsuło, nie wiem co. Dlatego to jest jeden z głównych powodów. No, ale też takim drugim głównym powodem to jest brak aktualizacji do tej gry. Ten kto wie, to wie, że głównie mój kanał zbudowałem na Nilpasy, w sumie najwięcej odcinków właśnie się z tej gry pojawiło. No ale jednak jak nagrywałem te odcinki, to często były jakieś aktualizacje. Tu nowy trolejbus został dodany, tu sieć taksyjna została przedłużona, tu nowy autobus został dodany, nowe linie autobusowe i tak dalej, i tak dalej. Tu tramwaje po drodze jeszcze się pojawiały. No a niestety obecnie... Ło, ale pojechałem. Otworzę tylko czwarte drzwi. Nie wiem czemu, ale też od którejś aktualizacji strasznie ciężko się hamuje. Ale wracając właśnie. Kiedyś tych aktualizacji było całkiem sporo. Było jak było z czego nagrywać jakby film, no jest, teraz nie bardzo jest jakby z czego nagrywać film. To żeście mieli 15 filmów z serii przejazd linią X albo przejazd linią Y. No, bez sensu chyba trochę. Dlatego też straciłem w jakimś tam czasie jakby pomysły, a to też mi się nie chciało jakby nagrać. No, nie będę was już czuł, że Nilpasy jest już tak grano z 3 miesiące temu, może z 4. Kolejnym takim powodem jest, myślę, trochę też brak inwencji twórczej już na tym grę przez twórców. No bo no, można się trochę wypalić już, jakby no, nie ma pomysłów co to zrobić małego. Ja też nie lubię osobiście jak na siłę jest szukany jakiś pomysł, tak jak to było na przykład ze zmianą nazwy przystanków. No ja tego nie lubię jakby za bardzo. Na przykład tam kiedyś umiałem wszystkie linie autobusowe, no może nie wszystkie autobusowe, ale większość i trolejbusowe, gdzie jaka jeździ. No a teraz już nie wiem gdzie co jeździ, no bo było tam parę zmian tych nazw linii. Kiedyś to pamiętam było 42, 18, 10, a teraz jest nagle zmiana o jakieś 21, 22. No i to też jakby niezbyt mi się podobają takie zbyt duże, według mnie trochę niepotrzebne i na siłę zrobione zmiany. Dojechaliśmy do Kozanowa. Mam nadzieję, że te wytłumaczenie wam się podobało. No i teraz będę się starał nagrać z innych trybów, albo znaleźć właśnie pomysły, żeby nagrać coś z Nilpasy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, to będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę. I zapraszam was do śledzenia kanału, byłem za niedługo, mam nadzieję, że uda mi się nagrać nowe odcinki.